zespoły Marzenie i Marzenie Bis, trenujące w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria pod kierunkiem pani Joanny Kusy-Szpotańskiej w niezwykłej choreografii i autorstwa. Była to inscenizacja taneczna do muzyki Tomasa Bargensena Ocean Princess, ale to był prawdziwie królewski taniec. Proszę Państwa, a teraz przed nami dziewczyna, która ma 19 lat i całe dorosłe życie przed sobą. Ma artystyczną duszę, maluje obrazy, studiuje wokalistykę estradową. Jest już na trzecim roku, teraz z konieczności uczy się zdalnie. Jej uczelnia znajduje się w Kijowie. Przed wojną i okupantem rosyjskim uciekła z rodzinnego Biedrańska. W Knurowie razem z rodziną znalazła pomocną dłoń, zrozumienie i przyjaźń. Przed Państwem Maria Bojarko. Masza, zapraszamy do nas. Jeszcze raz, Maria Bojarko. Сама, коли біля тебе.
Przez nas z Beatką na bieżąco. Nie wiem, czy to będzie anegdota, czy świadczyło o mnie. Kiedy w holu witałem poszczególnych gości, spotkałem jednego pana ze stowarzyszenia Cała Naprzód. I z wielką skromnością zapytałem go tak, mówię, panie Bartku, jak pan ma na imię? Bo Bartek to jest Bartłomiej, Bartosz i wszystkie inne Bartki.
On mi powiedział, że jest Bartłomiej. Ja powiedziałem, jak znam życie, to i tak pomylę te imię. I nie znam życia, bo pomyliłem nazwisko. Powiedziałem Bartłomiej Kowalski, a jest Bartłomiej Kozłowski. Także witamy serdecznie. Jeszcze raz. Także proszę wybaczyć moje gapiostwo. Ale to znaczy, że to naprawdę są dni integracji, bo jak sięgam wstecz, nie było ani jednych dni integracji, na których jakiegoś fopa bym nie popełnił. Czyli wszystko jest w normie. Także panie Bartłomieju, jeszcze raz witamy i przepraszam za moją pomyłkę. Potem spojrzałem w notatki. No i mamy co mamy. A tak jak mówimy, podczas knurowskich integracji zdarzają się różne wpadki, ale przede wszystkim podczas wszystkich spotkań w ramach knurowskich integracji spotkaliśmy wiele niesamowitych osób ze świata sportu, muzyki, alpinistyki, byli kulturyści, rugby na wózkach. Właściwie trudno mi teraz by powiedzieć, z jakiej dziedziny życia, czyli w skrócie powiem właściwie z każdej dziedziny życia. Na 13 knurowskich dniach integracji również będziemy mieli okazję poznać dwie niesamowite panie, które są gośćmi honorowymi naszego święta integracji. Pierwsza z nich, Daria Barszczyk, to absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Jest laureatką pierwszego miejsca podczas 16 festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie w 2021 roku. Jest też zdobywczynią Nagrody Stowarzyszenia Artystów i Wykonawców Polskich podczas 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w konkursie Debiuty. Pani Darii towarzyszyć będzie Jan Gębala, absolwent Toruńskiej Szkoły Muzycznej, wraz z zespołem nominowany do Fryderyka w kategorii Muzyka Korzeni w 2018 roku. Producent, aranżer i kompozytor. Wykonują zarówno autorskie kompozycje, jak i własne aranżacje piosenek znanych polskich i zagranicznych artystów. Dzisiaj usłyszymy cztery wykonania Darii i Jana. Przed Państwem Daria Barszczyk i Jan Gębala. Zapraszamy na scenę. Dobry wieczór Państwu. Niedawno wymyśliliśmy dla nas nazwę. Nazywamy się zespół Płyski, Jan Gębala i ja. Tak? Ostatnio. Tak się to zmieniało. Witamy Państwa na przepięknym święcie integracji, czyli święcie nas, ludzi, każdego z nas, bo każdy z nas ma coś problematycznego i coś wspaniałego. I grunt, żeby te wspaniałe rzeczy... Raz, dwa, trzy, cztery. Jest Jasiek. Jan Gębala, brawo. Jestem. Ty jesteś? Jestem. Jestem całą sobą, żeby te wspaniałe rzeczy mogły zaistnieć. Rozpalmy w sobie ogień. Come on baby, light my fire. Thank you.
You know that it would be untrue. You know that I would be alive if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Come on, baby, light my fire. The time to hesitate. Czy mamy już w sobie troszeczkę ognia? Jeśli mamy już w sobie troszeczkę ognia, to teraz przydałyby nam się skrzydła. Skrzydła zaśpiewałam w Opolu w zeszłym roku. I od tej pory czuję, że gdzieś tam, mimo różnych zwątpień, one zawsze gdzieś tam z tyłu są i pomagają mi postawić kolejny krok i mam nadzieję, że Państwu też ta piosenka tak pomoże. Na horyzoncie brudne miasta szlak, szare ulice dymią z mieszkań. W lustrze znów wyblakły szkic. To twoja twarz, widzisz ją tak co dnia. Rozłożyć skrzydła czas. Rozpalić płomień. W obcych ramionach cudze tulisz sny. Zaciskasz pięści w puste dłonie. Musisz
święto integracji, czyli święto nas wszystkich, święto człowieka z człowiekiem. Teraz piosenka, którą napisałam po spotkaniu z moim cudownym przyjacielem, z którym jak się spotykamy, to chodzimy dziesiątki kilometrów i gadamy. I każdemu z Państwa życzę takiego przyjaciela, takiej starej duszy, piosenka Stara Dusza. I żegnamy się z Państwem właśnie tym utworem i tym przesłaniem.
Daria Warszyk i Jan Wybala. Dario, zanim odejdziesz, zajdę cię od tyłu. Jeszcze raz wielkie brawa. Daria Warszyk i Jan Wybala. Dziękujemy.